Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Portal 2, jak zwykle jest ze mną WW. Czołem! A dzisiaj mamy taką fikuśną mapę, której tytuł jest straszny, a nazywa się Quest for the Edgeless Safety Cubes. Tak jest. Wybrnąłem, jestem zadowolony. Ostatnio, tak mi się wydaje, że chyba pominęłam nazwę mapy podczas prezentacji jej, więc... Kwadratowo. Jak miło światła się zaświeciły. Gwiazdy wpadły, to się światło zaświeciły. No... że te gwiazdy są strasznie mrugające, na zasadzie raz świecą, raz nie świecą, przez większość czasu nie świecą. Holy crap. Przestronnie. Bardzo. I ty widzę, już latasz gdzieś. Tylko pytanie brzmi... po co, gdzie i jak? O, my to mamy idealne wyczucie portalu. No. Gdzie jest wyjście? Pytanie brzmi tak, wiesz... Na górze. Aha, dobrze. To moje pytanie numer dwa brzmi... Od czego zacząć? Tak, co powinniśmy zrobić w ogóle? A tu co jest? Tu jest... chyba... Jestem bardzo zdezorientowana. Ja też, bo jest przestronnie za bardzo. A tu? Nie, tam coś jest. I... patrz, no, bo tam nie wiem, co jest. Tam jest jakieś inne pomieszczenie do góry właśnie. Tak, ale nie trafiłeś ten... No to tu pozwolić. I tutaj... O, mamy kostkę. Coś nam spadło, tak, kosteczka. Proszę. Tylko, że kostka... Na co my ją tutaj możemy spożytkować? Na razie na nic. A to? Aha. O, to zdjęło to, jak miło. Ale to i tak nas nie urządza, bo to tak dziko lata, że nawet nie dolecisz. A nie, dolecisz. Aha, czyli kostka. Tak, no, kostka leć. Musi polecieć. To leć i zobaczymy, co się podzieje dalej. No, kostko. O, o. Teraz puszczasz kostkę i spadasz na dół. Okej. Okay. I teraz nam się... Tu się świeci. Oś tam, tego, gdzieś. Tylko. Bo pierwsze wypuściło kostkę, tak? Pierwszy laser, ten tutaj. Tak, wypuścił kostkę. Więc teraz zakładam, że... Nic nie zakładam, chwilę. No właśnie. Tutaj postaw swój portal ciemny. O, coś gdzieś. Chyba podłujesz tam tym promieniem lasera. Ale tam chyba nie ma właśnie, tam jest jakieś pomieszczenie. Jest tam coś. Tak, ale tam jest... Nie wiem, czy tam trzeba portal do... Znaczy portal, laser doprowadzić. Mi się wydaje, że trzeba, znaczy w każdym razie takie krzywo stoi trochę. Sekundeczkę. No tak. No wiem, mamy idealne zgranie, jeżeli o to chodzi. Teraz jest naprawdę równo. Równiej się nie da już. No to jak tam się dostać? Czekaj, tu można spojrzeć, co tu jest przecież. Tam jest kulka. Chodź zobaczyć tu. O, tu widać, jak se przybliżysz. Au! Ale au! Trochę z tyłu stań. I se kuleczkiem przybliż. Tam jest kuleczka. Ona to tam po prostu chamsko sobie leży. A czekaj, am. Dzieje się, dobra. To już wiem, to... Co się zadziało? A! Tutaj puściłem, tego nie widziałem w ogóle. Prościej tam ustaw ten czerwony i se, nie wiem... Nie, w sumie... Ja tam dalej nie mam jak wliść. A gdzie jest ta kostka nieszczęsna? A, patrz. No ja wiem, tylko... No, o to chodzi. I teraz ty leć. Ale wiesz co, nie wiem, czy to tak działa? Leć. Nie godaj, leć. No, sorry. Nie. Chociaż nie, poczekaj. Bo to... Bo zniknął twój laser. No właśnie, bo potrzebna jest kostka tam. Jak to było? Że tak, tu. Tam laser, znaczy portal, tu portal. Tylko tak się prościej trochę ustaw, proszę cię. No. Come on. Dziękuję.
Bo w tym momencie, jeżeli ja polecę... Ale ja mogę polecieć, jasne, spoko. Bo zniknie to, ale czy ja mogę sobie... Nie mogę. No niestety nie. Niestety, ale przelecisz przez to, wiem. I dupa bołowa. No pięknie. Ja się chyba właśnie zamknęłam w wiecznym kole. Brawo. W jaki sposób to zrobić? Mówisz, że w powietrzu lepiej myślisz? No wiesz, mózg mi się przewietrza lepiej. Ej, a tam też coś jest o, właśnie. O, ja widzę chyba opcję. Dla mnie. Chymymy. Bo tutaj mnie zabrało, ale... Gademyt podłowałam. No poczekaj, a ja muszę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Pozwól, że może ci tam spadniesz albo co, nie wiem. Aha, nic to nie daje. Bo ja wiesz co, chciałam postawić sobie portal w tym miejscu. No. I co by bo to jakbym... ci dało? No, generalnie rzecz biorąc, uwolniłabym się z tego wiecznego koła, tak? Aha. I to bzium bzium, ten tunel leciałby tędy i mogłabym postawić sobie tutaj. Dobra, to wkomponuj się w twoje wieczne koło. Tak, niech moje cię piękne tam... wieczne koło. Niech cię porwie. I teraz tak. Od razu na dole mogłeś. Chociaż w sumie... Ach, racja. O? Tylko teraz razem z laserem idziesz? No dobra. I dostałam się, widzisz? I teraz tak, to jest tylko... czerwony, więc... No nie do końca o to mi chodzi. Bo tu... Myślę. To jest chyba już przeginanie mapy, trochę mam wrażenie, wiesz? Tak ciutek. A puść... Nie. A jeżeli ty polecisz, to polecisz, gdzie prowadzi ten niebieski? Tam, tak niebieski nas nie urządza. Tak jakby próbował wciągnąć laser do środka. No nie o to mi chodziło generalnie. Ja aczkolwiek lubię moje wieczne koło. I bo niestety, ale ten promień idzie od, nie do. No właśnie. Nie da się złapać na niżej, co? Bo lecisz automatycznie tam do tego wyższego, prawda? W sensie tam leci się, zamiast na tę wysokość. Nie daj mi pokombinować trochę. Aha, chciałem sobie po prostu się... Dobra, nie, nieważne. Tylko czemu to czasami trafisz w to do góry, a czasem nie? To jest mnie trochę irytuje, nie wiem czemu tak jest. Bo teraz zahaczę... O nie, teraz trafiłem tu. No dobra. Ale nie. Weź zapodaj tak, żebym ja mógł tu polatać teraz w wiecznym... A ty tu co? Tak sobie myślałam tylko, w powietrzu pływając. Weź to swoje wieczne koło mi tu zapodaj, jak możesz? Nie mam twoich tych... Możesz tych, sama to zrobić. Wieczne koło będziesz musiał sam sobie zrobić. No nie, teraz czerwony tu puść. O właśnie. No, dobra, i teraz... Więc ty musisz sobie zrobić wieczne koło. No dobra, dobra. A czy na przykład teraz... Kuwa, puść mnie. Nie można tak... wystrzelić się z tego, żeby załapać się na to? Tak bokiem... Nie wiem. Nie. No fucking way. Wydaje mi się, że potrzebujemy chwilowo tę kosteczkę, albo w ogóle drugą kostkę potrzebujemy.
Ale tutaj sobie chyba drugiej kostki nie uwolnimy tak o po prostu. A do czego jest to tu? A to mnie wciąga do tego, ja bym potrzebował inaczej. No. Nie mam pojęcia, co z tą mapą zrobić. Trzeba chwilkę pomyśleć. Bo trzeba by było wpierw... Czekaj. Tu nic nie ma, nie? Czekaj. A, tu nic nie ma. Tylko, że w tym momencie... Co to w ogóle daje? To likwiduje chyba lasery. No nic nie likwiduje właśnie, widzisz? Nic nie likwiduje? No właśnie. Tam powinno likwidować te lasery. No wiem, też mi się tak wydawało, ale właśnie tego to nie likwiduje. Okej, to na razie sprowadź tę kostkę na dół w takim razie. Ale nie mamy nigdzie miejsca na nią. I... A poproszę teraz, poczekaj, popsuję ci trochę. Co to się... Aha. O Jezus, to nie jest jakieś coś w stylu czasówki, że trzeba coś szybko przemienić? Nie. Że raz jest tu... Więc to chyba tak mi się wydaje. A zdąży się z tym? No, nie wiem. Ja wtedy muszę tam przerzucić. Nie. To nic nie daje, to... Steamie, o co ci chodzi? W? Co? Nie, bo Steam stwierdził, że grasz w Portala teraz. Och, jak miło, się ocknął. Szybko. Tak, od pół godziny ponad gram w Portala, Steam się dopiero teraz ocknął. Yeah. Bo w takim wypadku to faktycznie chyba trzeba szybko zmienić ten portal. No, tylko jest w czym problem, że trzeba jeszcze wycelować, tak żeby to się ten... No dobra, ale wiesz będzie co? Trzeba spróbować. Ale dobra, leć na górę. Ja sobie normalnie? To ustawię. Tak, normalnie, na razie normalnie, dobra. Nic więcej nie rób, tylko leć na górę. Z kostką czy bez? Czy to było to? Tak. To było to. I teraz ustaw sobie portal jeden tutaj, a drugi tutaj. Nie mogę tu. A no to no zejdź muszę wcześniej. I teraz poleć tam na górę. Bo to chyba o to w ogóle chodziło. No chyba tak, ale nie wiem. Jak będziesz już na górze, to teraz ja zmieniam to i ty nie jeszcze. O. Na dół. I teraz przechodź na dolny. Czemu żeśmy tak. O tym tak długo myśleli? Nie mam zielonego pojęcia. W ogóle na to nie wpadłem, wiesz? I jak dolecisz tam tak, żeby stanąć, to daj mi znać, no dobra. Może coś ten, tak żeby, wiesz, cię nie zabiło i ja zmienię położenie portalu. Już? Dobrze. Dasz radę teraz... wyciągnąć kulkę stamtąd? Nie, bo widzisz, tu są dwa X-y, dlatego tu się to nie zmienia, bo trzeba z lewej ogarnąć i z prawej. Okej. Okay. Dwa się... X-y. A ona się toczy na dodatek. Jeszcze tak. Przez... No, zium by przeleciała. Dobra, i dopiero by było. Dobra, więc tak, co ja muszę pozmieniać, żeby... To musisz włączyć na pewno. Skoczyło jak trzeba.
kostka do góry musi być. Tak, ja sprowadziłam sobie nową kostkę na głowę. Tak, czyli ona musi polecieć do góry. I teraz ty schodzisz i laserem musisz podziałać. Dobra, jedna jest zapalona i laser musi być tam. Tak, tak. Cześć. Mam żółty, czyli to czerwony. Powiedziałam tu czerwony. Nie. No Jezu, tak, dobrze. Jezu, ja się wystraszyłem, że mnie wciągnie. Znaczy, to jest czasówka, dobra. To jest czasówka. To se. Dobrze. Okej, jesteśmy jeden krok do przodu. Metodą małych kroczków. Jak miło. Co? Schodki to idź wyżej. Tam, idź. O Jezu. Ja zwiedziłem jedno, teraz ty drugie. Jurze stoisz? Tak, Jurze. Czekaj. Stoi, ojej. No już, bo musiałem postawić. O. Co tam się dzieje? Tunel jest. Schodki. Brawice. O. Przycisk. Mierzyczki. Tak. Wduś. Pół. Dobra. I latanie. Leć. Nie wiem, czy to mądre. You have nothing left to lose. Nie, ale no poleć sobie, innej opcji nie ma. Ta. To chyba... W jaki raz... sposób się z nimi uporać? Poczekaj, to ja może skoczę tam teraz, dobra? Ależ proszę cię bardzo, jeśli sobie tylko tego życzysz. Ostatnio to ja się bawiłem zwierzyczkami w podchody, więc za czymś coś mi zostało z tych czasów. Stoisz? No. A czy ja na przykład... A poczekaj jeszcze chwilę. Bo tam... Czekaj, muszę wejść i zobaczyć... pewną rzecz. Ej, je trzeba wciągnąć, bo tu jest... biały portal. Tylko... No właśnie, ale tam nie ma tego, nie ma jak tego zdjąć, wiesz? No właśnie. Ale ja ci chyba mogę to... Tak, ja ci mogę przecież... machnąć tym. Momencik. Zaraz. Mhm. No. Tylko tak. Jest to tutaj... Nie bardzo mam jak ci no tym właśnie. Machnąć. A poczekaj, sprawdzałeś wszystkie położenia kulki? Właśnie nie, to może trzeba później dopiero. Tak, chodź tam najpierw na dole. Tutaj za tobą. Mamy tutaj dostęp oboje. O, no proszę. Tu jest jakaś czasówka, tak by the way. A, czasówka likwiduje ten bzium. O Jezu, to skakanie. Och, jak miło. Ty lubisz skakać, więc... Zobaczmy, o co chodzi. Aha. I co to daje? Nope. Nie. Czekaj. Wracam. Tutaj jest na górze. Aha. Chyba już czaję teraz. Czyli po prostu... Musisz sobie postawić portal na początek. Tam. Tak. I tam później sobie polatać. Muszę przyznać, dobra, że złożona mapka wydawała się na mniej, wiesz, mniej złożona, a tu jednak... Oj, tutaj jest guzior. Ale... Jak się do niego dostać? Myślałem, że to jest otwarte od góry. Ale przyjrzyj się temu, tak... No tu jest przejście jakieś, to tam trzeba iść, tam. Tylko jak? Musimy tam pewnie trzeba polecieć, dostać. Wiesz? Tam pewnie trzeba polecieć. Zejdź tu na dół właśnie, traw na tą.
Tutaj masz na myśli? No. I teraz spróbuj doskoczyć na tą platformę po lewej. Jaką? To. Niemożliwe, nie? Oczywiście, że niemożliwe. Ale... Ale właśnie. Tak, to klikasz sobie tutaj portal, właśnie, o. Jeden i idziesz tam dalej. Na tamtą skaczesz. Mhm. No i tak, i tam będzie przecież miejsce na portal. Tak. I tu masz cię to moje niebieskie. I tutaj tak, tutaj sobie postawię swój czerwony. I lecisz. Tutaj prawdopodobnie ty miałeś mi postawić portal, żebym mogła przelecieć niebieskim. Dobra, to złaś na dół, na to niebieskie jeszcze raz. I masz tu ustawiony już. No widzisz, powoli docieramy do jakiejś tam konkluzji. Tak, dobrze, że w ogóle docieramy. Nie jest źle. No pierwsza mapa poszła idealnie. Ty to se polotosz. No. Na dwa razy. Dobrze. I tutaj gdzieś sobie zejdę. Stanę sobie na gruziczku. Tylko wiesz, jeszcze ja tam jeszcze muszę się dostać do ciebie. To jest taki problem. Ty się do mnie musisz dostać? No, czekaj. Tak. Weź tu wejdź i ty będziesz musiała operować teraz mi tym. Ja muszę. Aha, jedna osoba musi być tu, a druga tu, nie? Ja po prostu ci postawię tu. I tu. Dobra. Sprytnie. Tylko jak ty tam się dostaniesz do swojego? No tak samo jak ty. Okej. Okay. Tylko czekaj, ja potrzebuję. Bo tutaj to gdzie się idzie? A no tak, bo tutaj jest okej, okay, dobra. No, rozumiesz, nie? Tak, to ja sobie już przejdę tutaj na dół i ja sobie na tym stanę, a ty po prostu tam będziesz miał krótszą drogę. Mówisz, że oszczędność w czasie? Mizerno, ale zawsze. Oszczędzę ci chodzenia. No i teraz tam sobie musisz wejść i po schodkach pięknie właśnie. Voila. Drugą kulkę wypuściliśmy. Super. To żeby ona kurde teraz nie spadła nam do tego. Tam ma niewielkie pole do popisu, jeśli chodzi o spadanie, no, to więc... to dobrze. Jest obudowana. No. Nie wolałbym, żebyś ty mi dusiła, nie chcę jej stracić. Lecisz. Dobra, okej. Jeszcze zbadajmy, o co chodzi z tym, tą trzecią przyciskiem. Tutaj po prostu budujemy sobie przejście tak naprawdę. Dobra, to musi być to otwarte. A tam to się nie zmienia czasem, jak tu położę? Nie. Nie, tutaj nic nie jeździ. To będzie czas jakoś z tymi wieżyczkami poradzić. Zastanawiam się, jak? Rambo wkracza do akcji. Yeah. Tylko pytanie, po co jest to tu, to białe, to mnie ciekawi. Mnie najbardziej interesuje, w jaki sposób postawić ten bzium, żebyś tak tam mógł polatać, albo co. Nie wiem, zobaczymy. No, już się wyżyć, ale... Chyba, że wiesz co? Czy ty tam dosięgniesz do tego... Nie dosięgniesz. Czekaj. Nie masz jak dosięgnąć do... Wiesz, żeby przejść. Właśnie o tym... Nie ma opcji, nie. No way. Aż cholery, no. Ale no, takie coś mogę zrobić, ale nic mi poza tym. Bo tu też nie doskoczę. Ale mogę ściągnąć wyżyczkę chyba jedną. Czekaj, o. Może... Cholero, miałeś rozwalić te swoje koleżanki. No, Jezu, nie da się tak. Czekaj, może z tą drugiej strony spróbujemy. Bo te z tyłu głównie atakują, nie? Czekam, że trochę prościej. Dobra, nie wiem, czy tak dobrze, może jeszcze trochę... Małą poprawkę. No, wskakuj tu. Bo tam w sumie niewiele da się zrobić z tymi. Gamoniu. Jezu, jak to dziwnie się celuje w mnie. O, dobra.
Wyciągnąłem jedną. Nie wiem po co. Zostajesz tu. Dezaktywuj się, dziękuję. Dobra, chyba będę trzeba tam wskoczyć na hama i tyle. Jezu! Wdusiłem. Co się stało? Kulka. Nie widzisz mnie. Nie wiem, czy o to chodziło. O, czy zdjąłeś pole sobie? Tak. To super. Chyba o to chodziło. Tak, tak. Jezus, dobrze. Ale to było stresujące. Okej, dobra. Twoje umiejętności walki z wieżyczkami jak zwykle się przydały. Tak. Moja głupota też. Czy to oznacza... Znaczy, generalnie koniec rzecz biorąc, mapy. Podejrzewam, że trzeba było wykorzystać... Na 100% trzeba było wykorzystać ten tunel. Bo tym tunelem należało zdezaktywować wieżyczki, wiesz? Mhm. Tylko ja za diabła nie wiem, w jaki sposób to zrobić. Czyż może nie do końca, chociaż... Cholera wie, jak tam autor sobie zamierzał. Może na tubie jest rozwiązanie, wiesz? Już nie musisz na kucaka chodzić. Ja nie chodzę na kucaka. U mnie chodzisz. Ciekawe. Lol. Tak chodzisz. Na kucaka jest w ten sposób. A ja chodzę normalnie. Lol, u mnie na kucaka chodzi. Okej. Okay. Taki bug. Bo generalnie... Dziwne. O tu. Idę. Zbugowaliśmy tę mapkę, bo na 100% trzeba było użyć tych tuneli. To nam nie poszło. Ale wygraliśmy. No, po zbugowaniu udało nam się to przejść, więc nie jest źle. No. Znowu na kucaku jesteś. Na kucaku nie... Wiesz, jak to głupio wygląda, jak skaczesz na kucaku? Normalnie się nie da. Ale dobra. W takim bądź razie kończymy dzisiaj znowu. Schowałeś się za rurą. U mnie już chyba widać. Ne. Oboj nie. Dobra. W takim razie na dzisiaj to tyle. Dziękujemy wam za uwagę. Tak, zbugowaliśmy mapkę, więc możemy iść do domu. Tak. Pa, no. Pa. Czołem.